Nowy piękny wóz, który właśnie ta jednostka w ostatnim czasie otrzymała, zakupiła. Także chyba też robi wrażenie na tle tej remizy. Myślę, że będzie to samochód, który będzie służył wszystkim mieszkańcom, chyba całego powiatu. Bo wiadomo, że jednostki OSP to nie tylko jednostki, które w swojej miejscowości prowadzą działalność, ale na terenie całego powiatu w sytuacji zagrożenia. No tym bardziej, że ten wóz przecież tak naprawdę jest specjalistycznym wozem i przydaje się chyba w każdym miejscu i w każdej sytuacji. No dokładnie, jest to wóz, może powiem w ten sposób, wóz jeden z największą ilością wody też w powiecie, bo jest to ponad 4000 litrów wody, także nie wszystkie samochody pożarnicze mają aż tak duży zbiornik i myślę, że jest to wóz taki, który mam nadzieję, że będzie najmniej wykorzystywany do takich akcji, ale wóz, który pomoże... Pozwala się czuć bezpiecznym. Pozwala się czuć bezpiecznym, tak, wszystkim mieszkańcom. Jak trafił na teren gminy Zalesie i tutaj do Dobrynia Dużego? No tak, to samochód to koszt, powiem, że bardzo duży, bo jest to kwota ponad 800 tysięcy, dokładnie 809 tysięcy. Trafił do nas z różnych źródeł finansowania, tak, bo składa się na tą kwotę dofinansowanie z samorządu, czyli przychylność też Rady Gminy, która zaakceptowała nasz wniosek o udzielenie dotacji celowej na zakup tego samochodu. Jest to kwota 200 tysięcy. Na to też się składa dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To też bardzo duża kwota, bo 275 tysięcy, ale także fundusze ubezpieczeniowe. To też bardzo duża pomoc dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, które na te środki wykorzystują właśnie na zakup samochodów pożarniczych. 245 tysięcy to jest taka kwota, ale też środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I powiem w tym miejscu, środki, o które zwrócili się strażacy z tej jednostki. To też moja jednostka, tak? Także ja też się zwracałem w imieniu tej jednostki do sponsorów, żeby tą kwotę wesprzeć, żeby ten zakup można było zrealizować. I tu też bardzo duże podziękowania dla wspólnoty gruntowej wsi Dobryń, Duży Dobryń Mały, bo to właśnie ta wspólnota przeznaczyła, powiem, bardzo dużą kwotę, bo to jest kwota 50 tysięcy złotych aż na dofinansowanie do zakupu tego samochodu. Także jeszcze raz w imieniu wszystkich strażaków, też wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. I w skrócie, czy ten wóz to już taka końcówka tych planów strażackich w gminie Zalesie, czy jeszcze przydałoby się coś nowego? No oczywiście zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia i zawsze jakiś smak na nowe auto się pojawia. Co prawda 3 lata temu nowy wóz strażacki trafił do jednostki OSP Kijowiec. Tamten wniosek był realizowany przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Kijowiec dostało nowe auto. Dziś mamy nowy samochód dla jednostki OSP Dobryń Duży i myślę, że w najbliższym czasie będziemy teraz też ubiegać się o nowe auto dla jednostki OSP w Zalesiu. To też jednostka, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, także dla nich też będziemy starać się o taki wóz na pewno. W tym momencie mamy 3 wozy pożarnicze. Pierwszy z nich to lekki samochód pożarniczy Ford Transit, drugi to średni samochód pożarniczy 40 i nasz najnowszy nabytek Volvo FL. Ilość osób? W naszym OSP mamy 44 członków, jeśli dobrze pamiętam na dzień dzisiejszy. Bardzo dużo młodych, część osób, którzy są członkami wspierającymi. Zgrana grupa? Bardzo. Są dziewczyny? Oczywiście. Tak jak patrzę na waszą tę jednostkę, na tą strażnicę, to tak, mamy 3 bramy wjazdowe i chyba właśnie w tym momencie te 3 bramy wjazdowe mają się prawo otwierać i zamykać. Tak, w zeszłym miesiącu mamy już wszystkie miejsca zajęte.
Więc tak, bardzo czekaliśmy na ten moment. Jest coraz więcej, na dzień dzisiejszy mamy około 30 na koncie na ten rok. Wyjeżdżamy do wszystkiego. No, nie wyjeżdżamy póki co do wypadków, bo nie posiadamy takiego kompletnego sprzętu do takich działań, ale myślę, że jeszcze chwila i taki nie będziemy. Generalnie do wszystkiego, do czego wyjeżdżają nasi koledzy z innych jednostek i z JRG. Jakieś jeszcze ukryte marzenia jednostki? Może rozbudowa garaży i chemik. Za 8 lat widzę stulecie. Tak, tak. Już się przygotowujecie, czy jeszcze niekoniecznie? Jeszcze nie. Na razie żyjemy tym, co dostaliśmy niedawno. Jeszcze mamy chwilę do stulecia, więc zajmiemy się tym, jak będzie. Na pewno się przysłuży pompa szlamowa i jak widać ostatnio bardzo często się przydaje. Szybkie natarcie, które w średnim samochodzie naszym poprzednim, no tego nie mieliśmy. Tak, a to jest bardzo potrzebny sprzęt i bardzo łatwa praca. Nową rzeczą oprócz samochodu w naszych garażach i części z telewizorem to ogrzewanie, na które też bardzo długo czekaliśmy. Do tej pory w okresie zimowym musieliśmy myśleć, co zrobić z wodą, żeby nam się tam wewnątrz nic w samochodach nie stało. Komu warto podziękować za zaangażowanie przy pracy jednostki, przy wsparciu jej funkcjonowania i działania? Na pierwszym miejscu na pewno włodarzom naszej gminy, bo bez nich nie moglibyśmy pozyskać tego samochodu. Sponsorom i w bardzo dużej mierze naszej wspólnocie dobryńskiej, bo dostaliśmy na ten cel spory zastrzyk gotówki, więc im naprawdę należą się podziękowania. Wiedzą, że strażacy i bezpieczeństwo jest ważne. To na pewno.